Cześć, witamy Was wszystkich bardzo serdecznie. Tutaj Carnival Team razem z naszymi drogimi przyjaciółmi i gramy finał horroru w Orient Expressie. To była bardzo długa kampania. Wydaje mi się, że może nawet najdłuższa ze wszystkich, które do tej pory rozegraliśmy na Carnival Team, a konkurencja jest spora, bo chociażby to są maski Nyarlathotepa czy Tysiąc Tronów. Ale no tutaj poszliśmy naprawdę daleko, dojechaliśmy do Konstantynopola, byliśmy też także w paru miejscówkach historycznych, także no, mamy nadzieję, że jeśli tu jesteście, to macie za sobą całą kampanię, jeśli nie, serdecznie Was zapraszamy do tego, żeby coś nadrobić i tutaj wrócić. Finał zapewne będzie podzielony na kilka odcinków, może trzy, jeśli to pamiętacie z Masek Nyarlathotepa, to tam było podobnie. Będzie się działo dość sporo, także bądźcie z nami dalej. Moi drodzy, żeby zbytnio nie przedłużać, to sądzę, że możemy zaczynać. Sytuacja jest taka, że jesteście właśnie w pociągu, do którego wsiedliście, żeby w ostatecznym pojedynku zetrzeć się z Mehmetem Makryatem, który, no nie wiem czy tak jak wy, ale pragnie zapanować nad symulakrum, które jednak samo jak gdyby chce wybrać sobie pana. Także musicie Mehmeta pokonać. To jest na pewno mniej lub bardziej wykonalne po tym wszystkim, co już dokonaliście do tej pory, a później dotrzeć do Paryża, by tam przeprowadzić rytuał, dzięki któremu może, jeśli wam się wszystko uda, nie ulegniecie degeneracji, który to efekt jest powodowany przez symulakrum, aktywowane już symulakrum. Także macie dość skomplikowaną misję, jeśli chodzi o samo jej wykonanie, ale zobaczymy, jak wam ono pójdzie. Moi drodzy, zawsze każdy rozdział zaczynaliśmy od pewnej sceny, więc tym razem też, bo to jest nowy rozdział, ten finał, jak też wszyscy widzą na ekranach, zacznijmy od sceny, która nas prowadzi. I chciałbym, żebyście wyobrazili sobie świat w płomieniach. Świat, który płonie. Lasy, pola, wsie, drogi. Wszystko pogrążone jest w wielkiej, straszliwej pożodze, która jakby chce strawić najmniejszy choćby skrawek ziemi. Każdy. I widzimy duże miasto, które również jest całe w tej czerwono-pomarańczowej łunie. Jest na tyle duże, że pewnie byśmy je łatwo rozpoznali po jakichś charakterystycznych elementach, ale jest w takim stopniu rozkładu, że nie mamy pojęcia, jakie to jest miasto, bo wszystko to jest praktycznie gruzy. Słychać gdzieś zapewne krzyki przerażonych ludzi, którzy absolutnie bezowocnie próbują się ratować przed tym niszczycielskim żywiołem, oprócz jednej osoby. Oprócz jednej osoby, która tańczy pośrodku tych płomieni. Jakby nie przerażona tym, że może zginąć, porusza się lekko, wznosząc swoje ręce, obracając się dookoła siebie. Ona jest skryta takim mroku, jakby cienie padają na tą osobę, więc nie wiemy, kto to jest. Widzimy jeszcze chwilę ten taki ekstatyczny taniec pośrodku płomieni, a później widzimy, że to wszystko, co przed chwilą dostrzegaliśmy, cały ten ogień, tą osobę, to nie jest rzeczywistość, tylko to jest obraz, który maluje się na tafli jeziora. Jakby taki poruszający się żywy obraz. I nad nim pochyla się sam Hastur, który lekko przeciera dłonią wodę i wtedy ten obraz się rozszerza na całe jezioro. Hastur jest wpatrzony w to i mówi: uwielbiam te momenty, kiedy cały świat staje się jedną wielką iskrą, gotową do wybuchu. Tak lekko obraca się przez ramię. Prometeuszu, jesteś dzisiaj dość milczący. Nie masz mi nic do powiedzenia? Pokazałem ci prawdę, lecz ty ujrzałeś iluzję. Tak? To te słowa powiedziałeś, panie, pamiętasz? Przyznam, były błyskotliwe.
prawie tak błyskotliwe jak to, co za nimi stało. A teraz wreszcie przejrzałem największą z twoich machinacji. Ja znam prawdę! Hastur przez dłuższą chwilę patrzy na Prometeusza zdziwiony słowami, którymi usłyszał, ale nic już więcej nie mówi, tylko pochyla się nad obrazem płonącego świata i lekko się uśmiecha, mówiąc w końcu pod nosem: no to zobaczymy. I płonący świat na tafli jeziora zaczyna zamieniać się w pociąg. Błękitny Orient Express, który rozpędza się po torach i opuszcza Konstantynopol. Moi drodzy, jesteście właśnie w tym pociągu. Pociąg według rozkładu o 16:30 opuszcza to wielkie miasto, by mknąć w stronę Paryża. Podróż, która powinna zająć około 56 godzin. Trochę więcej niż ten czas, który jest wam potrzebny, by przeżyć, by nie ulec temu wpływowi, które symulakrum na was pewnie będzie wywierało. Rozłożyliście się już w waszych przedziałach. Manli z Antoine'em są razem w jednym przedziale. Cała reszta jest z innymi ludźmi. Na razie poznaliśmy współpasażerów Edwarda i Luki. Nie wiemy, kto jeszcze jest z Fierim, bo na razie w przedziale Fieriego były tylko same walizki. No właśnie, co tam było? Bo pamiętam, że przeszukiwałeś się. Przeszukiwałem. Dobrze, okej. To zróbmy to tak, że w międzyczasie gdzieś wy wychodzicie na korytarz, żeby się spotkać. Później sami możecie podjąć decyzję, pomyśleć, co robicie, jaki jest wasz plan, ale na razie jesteście na korytarzu. Już wszyscy, za chwilę powiem ci, Fieri, co tam znalazłeś. W międzyczasie podchodzi do was wasz dobry przyjaciel, konduktor Emil Sukar. Zabiera od was wszystkie paszporty, bo niedługo będziecie przekraczać granicę turecko-bułgarską. Informuję was również, że całkiem niedługo, za około pół godziny, będzie podawana kolacja i odchodzi. Ty natomiast, Fieri, to co znalazłeś, sądzę, że mogło cię zaskoczyć. Mogłeś się zapewne spodziewać wielu różnych rzeczy, ale nie spodziewałeś się tego, że w jednej walizce znajdziesz szablę, jakby kawaleryjską, w drugiej walizce muszkiet, taki stary muszkiet, w trzeciej walizce całkiem dużo prochu. Ciekawe, czyli wojskowy, tak? No tak, ale taki wojskowy, który jakoś tak przez ponad 100 lat stanął w miejscu, nie? Ale czy to wygląda raczej na... Znaczy wiesz, czy coś poza tym przede wszystkim jest, poza tym uzbrojeniem? Właśnie to zupełnie nie ma żadnych, nie wiem, ubrań, jakichkolwiek rzeczy osobistych, tak jakby ktoś w ogóle nie potrzebował. Czy muszkiet wygląda na przygotowany tak, że można go użyć? No bo to jest jednak duża broń dosyć. Tak, tak. On jest może jakoś rozłożony na przykład na dwie walizki, tak, żeby go skręcić w odpowiednim momencie, ale jak najbardziej ktoś go wziął, żeby użyć raczej. No to nie jest broń, którą się używa, nie wiem, na polowaniach czy coś takiego. Nie, oczywiście, ale chodzi mi, wiesz, bo to jest zabytkowa broń, ale wiesz, ona może być w różnym stanie. Może być broń na zasadzie takiej, że jest po prostu faktycznie zabytkowa, ale zaniedbana, taka niezdatna do użytku. Ona wygląda na zabytkową, ale jednocześnie na taką, którą można by użyć. Że to nie jest jakiś, wiesz, pasjonat, archeolog czy ktoś taki, nie? Sylwan, a umówmy się, czy w pociągu w ogóle jest miejsce, żeby to wyciągnąć i użyć? No nie za bardzo, w sensie no użyć można, nie? Ale no nie jest to najbardziej komfortowa broń, prawda? Tam za mało przestrzeni jest na muszkiet, no akurat, chyba że wzdłuż korytarza. Ale okej, no warto wiedzieć, że... Stoicie na korytarzu, może Fieri wam to po cichu powiedział. Ja tam poskładałem, odłożyłem to tak, żeby nie było widać, że w ogóle to było przegrzebywane. Mhm. Co sądzicie o tej kobiecie, z którą spojrzenie skrzyżowaliśmy, jak wsiadaliśmy? Zobaczymy. Co nas interesuje jakaś kobieta? Powinniśmy się skupić teraz, żeby... Ona nas zna. Ona nas zna? Przyglądała się nam. Oj, to nie znaczy, że nas jestem zna. Jestem po prostu przystojnym mężczyzną. Myślę, że sprawa jest taka. A są dwie osoby, którymi mogłaby być ta kobieta.
Może być więcej niż dwie osoby. Ale dwie mi przychodzą na myśl. Każdy i dwie z pasażerów może być Mehmetem. Niepokojące. Tak, to jest jedna postać, ale o długich zapomnieliśmy. A może zagość tutaj co najmniej długie skrzypce. I mówi o Marion. Czego Marion mogłaby chcieć teraz? Zemsty na nas? Za to, co zrobiliśmy z Fenelikiem? Nic nie zrobiliśmy. Odesłaliśmy go tylko w bezpieczne miejsce. Ty go odesłałeś. No właśnie. Może chcieć zemsty, to jest po pierwsze. Po drugie, chce tego, właśnie co zawsze chciała, czyli symulakrum. Myślisz, że chce symulakrum? Tak. Oczywiście, że tak. Przecież Krzysztof nam to mówi. To może w takim razie, jeśli to jest ona, tak. To może dobrze by było ją obserwować. Może ona nas doprowadzi do Makriata. Dobra. No właśnie, Sylwan, jak on powiedział to obserwować, to ja zacząłem się rozglądać po wagonie. I myślę, że już jesteśmy w wagonie restauracyjnym. Okay. Ja bym właśnie, zanim my pójdziemy w ogóle do tego wagonu, to chciałbym rzucić do Thierry'ego jeszcze dwa słowa. Ty jesteś bardzo głodny? Bo wszyscy będą w wagonie restauracyjnym. Nie wiesz, czy wszyscy. Ale podoba mi się to, co sugerujesz. Mogę się rozejrzeć. Pytanie, gdzie? Możemy sprawić, żeby wszyscy byli w wagonie restauracyjnym. No jeśli tak. Wiecie, co mam na myśli. Możemy sprawić. Ja się boję myśleć, co ty masz na myśli. Ale też. Wydaje mi się, że powinniśmy zacząć od tyłu jednak pociągu to wszystko przeczesywać. Żeby eliminować wagon po wagonie. Czy myślę, że przede wszystkim musimy się skupić na wagonach, które dojeżdżają do Paryża. A nie tych, które będą odłączone. Żeby przypomnieć, skład pociągu, który was najbardziej interesuje, to są tak naprawdę, to jest 9 wagonów, dlatego że jest lokomotywa, tender, czyli ten powóz, znaczy to jakby ta część, gdzie jest węgiel, później są 2 wagony bagażowe, wagon restauracyjny, 2 wagony pierwszej klasy, 1 wagon drugiej klasy i wagon salonowy. Cała reszta jest na krótszych trasach i... Okej, czyli tak wszystkie naprawdę... bagaże są z przodu. To nie jest tak, że... wasze bagaże. Okay, tak. Ale bo są podręczne... też z tyłu jeszcze bagażowe, ale to też są te na krótszych trasach. Aha, czyli tam to już bezpośrednio do tamtego... No tam nie da się ukryć symulakrum, bo zostanie odłączony w trakcie. Sylwan, jeszcze raz. Lokomotywa, węgiel, 2 bagaże, restauracyjny, 2 pierwszej klasy. 1 drugiej klasy i salonowy. Okay. Znaczy, sądzicie, że Makriat mógłby ukryć symulakrum w tych tylnych wagonach w tych i później przenieść... Walizki. Ale to by było nierozsądne zostawiać simulakrum po prostu. A czy on tego nie ma na sobie po prostu w jakiś sposób? No kurwa. No. Sylwan, a to jakby tu. Ale nie, widzieliśmy no przecież potem on miał... simulakrum odkąd on odkąd przyszedł? Nie, ale właśnie. Nie wiecie, może mieć na sobie, może gdzieś ukrył w pociągu, nie? To może być... To, bo on może to... No dobrze, pamiętajcie, że... Dla mnie to będzie trochę meta, ale pytanie, bo ja nie widziałem tego, bo byłem nieprzytomny, ale wyście widzieli, jak on wchodził, ale reszta widziała, jak... On wszedł w symulakrum, tak, był większy. O, był większy, właśnie, o to mi chodzi. Czy... jak nie jest w symulakrum, to może jest mniejszy. No pytanie tylko, czy to symulakrum nie pozwoli mu jakoś zmienić kształtu. Nie? On sam prawda. Może zmieniać kształt. Dużo pytań, mało odpowiedzi. Posłuchajcie, uważacie, że ktokolwiek, kto miałby na sobie symulakrum, podróżowałby czymś takim? No symulakrum. Dokładnie, masz rację, powinien być w pierwszej klasie. Podróżowałby dlatego, że tego wymaga rytuał. To znaczy, że jesteśmy podejrzani. Wymaga no tak. Przebycia tej trasy. Poza tym symulakrum... chyba na nim wymusza to, że musi jechać z nami w tym samym pociągu, bo jest tylko jedno pierwsze miejsce. Czyli wystarczy, że pojedziemy gdziekolwiek indziej? I będziesz żabą. Dlatego byśmy nie chcieli. Ale wiecie, że pociągiem trudno skręcić z obranej trasy. No ale możesz wypaść przez okno. Zupełnie przypadkiem. To prawda, to już się zdarzało w tym tak. pociągu. Wielokrotnie. Mogę powiedzieć. Słuchajcie, on nas będzie na pewno usiłował wyeliminować w trakcie. Czemu? No bo musi nas zabić. Tak jak ale w Paryżu. Nie musimy on go zabić. Chce w Paryżu, tak Esma powiedziała. On chce dotrzeć do Paryża i odprawić tam rytuał. Tak, ale Esma nas... powiedziała, że on tam planuje nas zabić. Nie, Esma powiedziała, że jakby najlepiej przed Paryżem, bo w Paryżu już jest rytuał do odprawienia. Tak, więc... tak, ale to nie mówiła, że my jego? Nie, my rozumiecie, że on wprowadza nas w konfuzję. Chce, żebyśmy się, pogubili. Konkurencję trzeba wyeliminować w pociągu, dokładnie. Zanim dotrzemy do Paryża. No tak. Tu jest okay. Koniec kropka. Więc teraz pytanie,
Jakie by mamy możliwości? Bo on nas zna i my nie zmieniamy naszych twarzy. Pytanie, czy my jesteśmy jedyną konkurencją, nie? No a może zapytamy Emila Sukarda. Jedyną tego, co gdzie jest Makriat? Gdzie jest Makriat? No, czy przede wszystkim... To... Powinien nam powiedzieć, w końcu się znamy, kurde, tak, nie od dziś, właśnie. Nie? Przede wszystkim... gdzie jest ten konduktor? Jedna rzecz, którą mógłbym spróbować, do której mógłbym spróbować dotrzeć faktycznie i która miałaby szansę cokolwiek nam powiedzieć, to lista pasażerów. Mhm. Szczególnie... Ona zapewne jest gdzieś tam w... Trzeba przycisnąć Sukarda. Szczególnie, Sylwan, takie dane, kto kiedy może bilety kupował. I kto kiedy, no na gdzie pociągu, wysiada. Znaczy na jakby na pokładzie pociągu nie będzie takiej informacji. Okay. Tego akurat ale nie będzie, natomiast kto wysiada ale sama, w Paryżu, ale, sama lista, ale sama lista może być i ona nie będzie... No, interesuje nas lista pasażerów, która wsiadła w Konstantynopolu. I wysiada w Paryżu. No, wiesz, z tych, którzy teraz są wszyscy wsiedli w Konstantynopolu, to, bo to jest to koniec trasy. Na pewno większość wysiądzie w Paryżu. I wszyscy są podejrzani. Wszyscy są podejrzani. Natomiast interesuje nas... No, trzeba zacząć po prostu od tego, żeby dorwać w miarę możliwości listę pasażerów. Z tych z przedziału konduktora. I w miarę możliwości później sobie zwiedzić właśnie te... poszczególne przedziały pasażerów. Dobrze. Poprosimy was wszystkich o rzut na kondycję. Kondycję? No już ciekawe się. Rzucaj pierwszy, Jerzy. Nie wiem, co tam wyszło. Rzuć jeszcze raz. No to wyszło, nie? No to ekstremalne. To wyszedł. Chciałem. Wyszło? Ja chcę forsować. A tego nie można forsować, nie? Tego rzutu raczej bym nie forsował, no dobrze, bo to no trochę to co innego. Czyli tutaj lewa strona porażka, tutaj wszyscy zwycięstwo. Dobrze, więc poprosiłbym obu no. was, żebyście obaj rzucili K20. K20? Ojej. Tak. Zaczyna się ból. Dwa. Mhm, dwa. Tracisz 200 punktów poczytalności. 11. 11. Czujecie nagle zapach siarki wokół was i Luka, czujesz, że całe twoje ciało śmierdzi taką siarką. Okay. Taki mocny, to jest ten taki mocny, gryzący w nozdrzach zapach siarki. A z kolei ty, Antoine, czujesz, jak w paru miejscach pęka ci lekko skóra i sączy się z niej jakiś żółty śluz. To nie jest krew. Cholera. I tracisz punkt wytrzymałości jeden. No, spoko. My to widzimy, czy to się dzieje? Właśnie, to jest... Wy to widzicie, czujecie nagle zapach siarki, tak się rozejrzeliście, myśleliście, że może nie wiem, ktoś wyszedł i... Co tak jebie? Ja tak się łapię za to miejsce, bo pewnie czuję to, co nie? Aha. I mówię, to już się zaczyna. Wiesz co, ja się, jeżeli widzę, że coś się z nimi dzieje, to się odruchowo rozglądam za tym, kto jest z pasażerów innych, jakby, czy kogokolwiek w ogóle, bo obsługę też biorę pod uwagę. Stoicie na korytarzu, jesteście w tym momencie sami. Słuchajcie, jak to wiemy, nie pytanie. Musi być kontaktu wzrokowego, żeby... To nie, nie, to nie jest... To jest symulakrum. Symulakrum. No to... Słuchajcie. Teraz... Jeżeli, to nam się już zaczyna. Jeżeli nam się to też dzieje, to musimy się rozglądać, czy z kimś innym też się coś dziwnego nie dzieje. Okay. Bo wtedy będziemy. No dobrze, no ale to. Ale jego też to dotyka. Ale jego też to dotyka. Może nawet będzie go bardziej dotykało. No, dobra, słuchajcie. Myślę, że spora szansa, że bardziej go będzie dotykało. To był rzut na kondycję. Nie? No chyba, że on lepiej ogarnia tę grę niż my i się przygotował. No nie, jest, on jest słabszy od nas. Ja lepiej strzelam. Albo i nie. Przecież był takim starym... Panowie, przepraszam, podchodzi do was konduktor. Sukard, tak? Tak. Z nieba nam pan spadł. Miło mi słyszeć. Właśnie zaczynamy podawać kolację, więc serdecznie panów zapraszam, jeśli są panowie tylko gotowi. No co, ja się trochę gorzej czuję. Także... Odprowadzę kolegę. Tak. Przepraszam. Coś się stało? Ja odejdę. Momencik, bez... Niech panowie chwilę poczekają, muszę sprawdzić, bo jest taki zapach... Momencik, nie? Jakby macie wrażenie, że on chciał uniknąć słowa zagrożenie pożaru, ale ten zapach siarki, który się rozniósł, jakby on sięga do pęka kluczy i po kolei wchodzi do wszystkich przedziałów bardzo szybko, nie? Sprawdzając. Panowie. Ja wiesz co, tak... Towarzyszę. Poradzę sobie już. No. Jakby idę sam do swojego przedziału. Ja panu pomogę.
Ja z kolei może jakby do swojego pójdę i jakieś, nie wiem, perfumy wezmę, jakąś maścią też się posmakuję, żeby to jakoś zamaskować. Znaczy ten zapach to dochodzi tylko od Luki, nie? Tak. U ciebie popękała ta skóra. Więc, więc niestety jakby to się dzieje. Jak to jest, w sensie to jest jedno miejsce tylko, czy na całym ciele to są jakieś... To są małe ranki, to nie jest, że wiesz, cały jest w tych rankach. Na dłoniach, gdzieś na szyi może. Daję mu dyskretnie znać, jak się ten trochę odwróci sukar, żeby on jakby towarzyszył nam na zasadzie takiej, wiesz, żeby po prostu ten zapach się unosił, no dobra, i żeby go cały czas niepokoił. Dobra. To faktycznie, no. A ja idę coś zjeść. Ja też. Rzucam tylko, że jakiś szczur chyba zdechł znowu w Orient Expressie. Tak, żeby konduktor słyszał. No to chodźmy. To nie pachnie jak szczur, to taki zapach jest jakiś taki... Spokojnie, możliwe, że to ze względu na podkład pociągu, czasami ze względu na tarcie pojawiają się iskry. Klocki hamulcowe, rozumiem. Klocki hamulcowe? A ostatnio wiecie, że się wykoleił Orient Express. Tak. Czy znowu jest zagrożenie katastrofą? Nie, to jest spokojnie, tylko ktoś... zwykła nieprzyjemność. Może, może obsługa powinna... Się tym zajmie. Właśnie, może obsługa powinna dokonać takiego check-upu gruntownego, bo... Z pewnością to uczynimy, jeśli dalej będzie taki problem. Na razie proszę być spokojnym, zjeść kolację i rozkoszować się podróżą. Wiesz, co tak śmierdzi, Manli? Zgniłe jajko. Zjadłem jakieś po belgijsku. Zgniłe jajko, faktycznie siarką śmierdzi. No masz rację. No, trochę tak. No właśnie, ja go tak trochę uspokajam w zasadzie, wie pan, może faktycznie ktoś na przykład wziął ze sobą jakieś... Kanapkę z jajkiem. Może ktoś papierosa, no, nie... Chodźmy, Edward, nie dogasi. Nie mogę się doczekać, kogo tam spotkamy. Słucham? Papieros trochę inaczej pachnie. No chyba tak, to dobrze, dobra, jest wszystko w porządku. Pomogę panu tutaj, szybko się z tym uporadzić. Wiesz co, to co zauważyłeś, no to oczywiście, że są tutaj sami bogaci ludzie i to widać w ilości bagażów, w ilości też różnych takich rzeczy, takich, no kosztownych, które gdzieś dostrzegłeś. Istny raj dla złodzieja czy włamywacza, jakbyś tego nie ujął. I masz wrażenie, że przynajmniej na wierzchu nie widać dużo obciążającego poza jednym przedziałem, który jest jedynką. Jest to przedział, w którym jest dużo takich małych saszetek. I takie małe saszetki zazwyczaj noszą ze sobą ludzie, którzy są na jakichś różnych misjach, właśnie jacyś włamywacze, jacyś tacy. Niekoniecznie musi być to włamywacz, może jest to ktoś, kto ma jeszcze coś innego tu do zrobienia, ale jeden z pasażerów wydaje się, że nie jest tylko pasażerem, a kimś, kto ma tutaj do zrobienia jakiś niezbyt legalny interes. Okej, zapamiętuję sobie numer tego przedziału. Dobrze. Już ci mówię, jest to przedział o numerze 16. Dobra. Moi drodzy, w międzyczasie, kiedy Fieri z Luką i waszym niezastąpionym konduktorem przechodzicie po przedziałach, reszta z was wchodzi do wagonu restauracyjnego. Wagon restauracyjny jest miejscem oczywiście jak zwykle eleganckim. Oczekujecie już na posiłki i może... dwie albo trzy osoby zwracają waszą większą uwagę w tym momencie. Jest jeden mężczyzna, który wygląda iście no niesamowicie. Jest to mężczyzna z wielkimi, naprawdę wielkimi wąsami. Ubrany w bardzo taki ekstrawagancki, wręcz można by powiedzieć, płaszcz. I ten mężczyzna, Brytyjczyk, i to wysokiego urodzenia, co od razu słychać w jego akcencie po prostu, wydaje się, że próbuje zrobić wszystko, żeby skupić na siebie uwagę ludzi. Opowiada żarty, gromko się śmieje, wszczynając salwy śmiechu wśród paru ludzi, którzy go słuchają. Wydaje się być takim samozwańczą duszą towarzystwa. Więc on jakby sam z siebie przyciąga uwagę. Po drugiej stronie siedzi jakby jego całkowite przeciwieństwo. Grubszy, tęgi mężczyzna, który ma okulary, gdzieś kapelusz złożył, ma taką zamkniętą postawę i wydaje wam się, że robi wszystko, żeby z kolei na niego nikt nie zwrócił uwagi. I jeszcze jedna osoba zwraca waszą uwagę. Mężczyzna w czerwonym fezie. No tak. Który jest bardzo bogato ubrany. Zapewne jakiś biznesmen. Albo kultysta. I
spokojnie pije aperitif. Jesteście sadzani przy stole, jest karafka z wodą, chyba że wolicie wino. Nie, no wino trzeba się napić. Bo... ja bym wodę jednak. Ale wiesz co, Sylwan, ja bym chciał zwrócić, w sensie rzucić na spot hidden, a zwrócić uwagę nie na właśnie takie oczywiste rzeczy, wiesz, turek w fezie albo jakieś sumiaste wąsy i tak dalej, tylko na takie właśnie niezbyt naturalne, takie, które nas we dwójkę z Antuanem dotknęły. Typu, nie wiem, ktoś może ma jakieś zajebiście długie paznokcie w tym momencie, albo źrenice się mu w pion postawiły, cokolwiek, nie? Jakby na to chciałbym zwrócić uwagę. Mhm. A ja chcę zwrócić uwagę na to, kto na nas zwraca uwagę. Dobrze. To rzuci obaj na spostrzegawczość. Ja rzuciłem. Masz sukces? Rzuciłem hard sukces. Sukces. Tak, tylko pytanie, czy ekstremalny by coś zmienił? U mnie też hard. Trudny może być, trudny jest, dobrze. Bo powiem ci coś, co nie wynika z twojego pytania, dlatego że powiem tak, u nikogo nie widzisz żadnych zmian, ale dostrzegasz coś innego. To jest moment, w którym wiesz, bierzesz szklankę, masz już się napić wody, dostrzegasz, że tylko na waszym stoliku jest karafka z wodą. Okay. I była już tutaj. Okej. To zanim jakby pociągniemy łyka czy coś takiego, to odstawię tą szklankę i tylko my mieliśmy wodę na stoliku od samego początku. Może był ktoś przed nami. Dlaczego się tym przejmujemy? Whisky? Przejmujemy się tym dlatego, że zdarzyło nam się już wypić. I odlecieć. I odlecieć. To nie pijmy tej wody. No właśnie. No Sylwa. Kawa. A czy... Oczywiście. Ja być może zauważyłem tego, kto to wszystko zaaranżował, albo kogoś innego. Czy coś... wiesz, no ta woda już była. Suka. Natomiast... przypomnij mi jeszcze twoje pytanie. Co szukałeś? Ja się ogólnie rozglądałem za tym, czy my nie przykuwamy czyjejś uwagi, czy ktoś po prostu na nas nie patrzy. Wydaje mi się, że tak, ale nie jest to nikt z siedzących tutaj gości. Natomiast masz wrażenie, że na was uwagę zwrócił jakiś mężczyzna, który pałętał się gdzieś w przejściu pomiędzy wagonami, pomiędzy wagonem pierwszej klasy a restauracyjnym. Tak nerwowo się, masz wrażenie, kręcił, przez co jakby dostrzegłeś tylko, że to mężczyzna, ale nic więcej nie dostrzegłeś. I później jakby się wycofał. To wiesz co, to i w takiej sytuacji to ja może nawet nie wszedłem jakby do stolika, tylko nawet za nim. Odczekałem trochę i... udałem się za nim. Okej, widzicie, że Antuan po prostu wstaje i bez słowa odchodzi. Tak mówię, momencik. My już jedziemy? Siedzicie przy stole. Dostajecie oczywiście, jak zwykle, wspaniałe jedzenie. Czy kiedy Antuan zniknął, ktoś z was co robi, czy na razie po prostu jecie? Bo nie, no, Antuan... przypominam wam, że nie jedliście już od właśnie prawie półtora dnia nic. Tak, ja i to, że zjem, to jest jedna rzecz, ale pytanie, czy my mamy na przykład kwiatki na stole w wazonie? Z pewnością jako taka byłyby dekoracja. Tak? No. Dobrze, to jeżeli ten nasz jakby stolik może jest jakoś odgrodzony, nie wiem. Wiesz co, wziąłbym tą wodę z karafki i odlał trochę do tego wazonu z kwiatkami. Tam zapewne jest wody trochę, więc to nie wzbudzi podejrzeń, a zobaczymy, co się stanie z kwiatkami. A nie, ty nie masz umiejętności Nikolasa, rozumiem, nie? Nie masz. Ale mówię na głos, że na mrocznych bogów. Ktoś by powiedział, że popadasz w jakąś paranoję. Może trochę. Nie, absolutnie, to nie jest paranoja. Widzisz, jak kwiatek cały żółknie i usycha. Ciekawe. Tak. To ja poproszę cappuccino. Chwilkę, ale czy w sumie jego... bo w sumie cała reszta jest już przy stoliku? Nie, tam nie było. Już, Nie, no nie ma... Wszyscy, którzy chcieli, mogli wrócić. My jesteśmy tu we trójkę, Thierry'ego nie ma, a ty wyszedłeś. Nie ma Thierry'ego? No Thierry poszedł z konduktorem się tam konduktorzyć. Okay. Wiem, że ty też poszedłeś. No, tylko przez chwilę, żebyś mnie działo. Thierry, co ty chcesz zrobić w międzyczasie? Słuchaj, wiesz co, ja na pewno będę chciał, jak już tam potowarzyszę mu, to spróbuję, wiesz, jeżeli zorientuję się, że akurat ten fragment wagonu jest pusty i nikt tam specjalnie nie obserwuje,
to spróbuję się w pewnym momencie dyskretnie wśliznąć do tego przedziału. Znowu zabezpieczyć drzwi, żeby ktoś się nie wszedł i nie przyłapał mnie. I zobaczyć, co jest w tych saszetkach. Okej. Okay. Poprosiłbym cię zatem o rzut na ukrywanie się. Trudny, bo jednak pociąg nie sprzyja takim akcjom, mimo wszystko. 0, 0, nie, to jest 10 akurat. W tym 10. 10, fantastycznie. Czyli to jest ekstremalny sukces. Jesteś pewien, że jest to płatny zabójca, ten człowiek. Pistolety, jakieś wielki z trucizną, małe noże, bardzo dobrze dobrany sprzęt do zabicia kogoś w pociągu, taki wiesz, na małą przestrzeń. Jakieś takie wyciszenie też na pistolet, tego typu garota. Nie ma nic takiego do... No może jestem do włamywania się, ale to wiesz, że to nie jest jakiś złodziej, tylko bardziej ktoś, kto po prostu... Powiedz mi, czy tam jest jakaś manierka na przykład, piersiówka, coś takiego wśród jego rzeczy? Może być coś takiego. To ja mu jedną z tych jakichś tam saszetki trucizn do tej manierki, czy tam piersiówki wsypię. Mhm. Dobrze. Wiesz, i się wyśliznę stamtąd. W tym czasie... Antuanie, widzisz mężczyznę, który tak, taki duży, tęgi mężczyzna, trochę podobny do tego w okularach, ale bardziej taki zbudowany atletycznie, masz wrażenie. Obrócił się tak nerwowo w twoją stronę. Widzisz, to mężczyzna, sumiaste, czarne wąsy, nie tak sumiaste jak jego mość z wagonu restauracyjnego, który raczy wszystkich opowieściami, ale też ma czarne wąsy i jest ubrany przedziwnie. Marynarka... Masz wrażenie, zapięta na nierówne guziki i taka jakby za duża trochę na niego. Krawat totalnie źle zawiązany. To nie jest żaden węzeł, tylko jakiś tak jakby ktoś nie wiedział, jak zawiązać krawat, jakby o tak zrobił i mu, wiesz, w ogóle odchodzi od kołnierzyka. Porusza się jakoś tak niesprawnie, masz wrażenie. Ten mężczyzna, mimo że nie wygląda, nie wiem, na chorego czy na niespełna rozumu. Okej, jak reaguje, jak mnie widzi, w sensie, co się na jego twarzy rysuje? Taki jest trochę niepewny, jak podejść, jak rozpocząć tę rozmowę, ale nie ucieka, nie jest taki na tyle spłoszony, żeby udawać, że o co panu chodzi, ja nic nie wiem i tak dalej. Okej, no to wiesz co, ja podchodzę do niego i mówię, dzień dobry, znamy się może? Panie, jest to rzecz... skomplikowana, rzekłbym. Jednakowoż w pewien wyjątkowy sposób odpowiedź mogłaby być twierdząca. Nie ukrywam, że chętnie usłyszę uproszczenie tej kwestii. Pozwoli pan czcigodny zacząć mi może od tego, iż jeśli pan Prometeusz pozdrawia. To bardzo miło. A moja godność, mospanie, to kapitan Malon. Mówi mi to coś? Tak. To był dowódca 5 francuskich żołnierzy, którzy w 1789 roku znaleźli symulakrum w podziemiach rezydencji hrabiego Fenalika. Ja tak patrzę na niego trochę z niedowierzaniem. Ten kapitan Malon? Nie wiem, co... Mospanowi chodzi po głowie, jednak odpowiedź tutaj również może być twierdząca. No to może pójdzie pan... Słyszysz jego francuski, którym do ciebie mówi. To nie jest zwykły francuski. To jest taki francuski, jakby ktoś grał w sztuce teatralnej. No właśnie taki archaiczny. No to może lepiej będzie, jak dołączy pan do moich towarzyszy i razem wspólnie porozmawiamy o tym, co... mości Prometeusz ma nam do powiedzenia. Brzmi jak iście doskonały pomysł. Niestety muszę stwierdzić, że troszeczkę obawiam się jego realizacji, gdyż animusz wprawdzie mam, ale mój język może być nieodpowiedni do rozmowy przy stole, towarzystwie. No dobrze, to możemy się spotkać w którymś z przedziałów, może pana. Dobrze. I podaję ci numer i to jest przedział Fieriego. No to tym lepiej się składa, że będzie pan mieszkał już z jednym z naszych towarzyszy. Doskonale. Bardzo mnie to cieszy, mój panie. A czemu Prometeusz wysłał akurat pana?
nie tylko mnie raczyłbym pana tą informacją wzbogacić. Będę oczekiwał na panów na kwaterze. To znaczy w przedziale. Zatem do jak najlechlejszego spotkania. Z Bogiem. I wchodzi do przedziału Fieri. I widzisz, jak Fieri wymyka się z przedziału jakieś tam trzy dalej, nie? Ja tak tylko głęboko wzdycham, a potem łapię Fieriego i nakręcę się do niego. Co znalazłeś? Muszkę. Płatnego zabójcy. Bardzo profesjonalnego, żywego, trucizny, broń dyskretna. Tak, poważnie. Garoty. Pełen bukiet. Sylwan, bo ja jeszcze byłem przy stoliku, jak... Pociąg powoli zwalnia i widzicie, że za chwilę się zatrzyma na pierwszym postoju. To nie jest stacja kolejowa, ale to jest granica turecko-bułgarska. Wiecie, że za chwilę wejdą tutaj tureccy granicznicy i pojadą do granicy z Bułgarią, więc sprawdzając w międzyczasie paszport. Okej. Okay, pociąg się zatrzymuje. Ja tak teraz sobie jakby składam te informacje, że ten płatny zabójca, ta woda niewiadomego pochodzenia i tak się zastanawiam, czy w rysie psychologicznym Mehmeta mogło być to, że on byłby się skłonny na to zdecydować? W sensie, czy on nie jest takim typem człowieka? To jest człowiek, który już oszukał was dwa razy, więc wiesz, że... I strzelał piorunami z zegarka. Po tym nędzniku można się spodziewać wszystkiego. Czy chcecie powiadomić swoich przyjaciół o czekającym was spotkaniu? Tak, myślę, że w międzyczasie... A ty mi powiedziałeś o tym, kogo mam za wspólkę? No, w drodze do wagonu restauracyjnego zdecydowanie. To by potwierdzało, to by wyjaśniało ten jego muszkiet i szablem w bagażu. Tak. W międzyczasie pociąg, widzicie, zatrzymuje się i widzicie, to jest taka budka graniczna z turecką flagą. Tam jest, no jakaś taka niewielka stacja, może kolejowa faktycznie. Sylwanie, będę chciał zwrócić uwagę w sumie na ten przedział jakby z tym zabójcą, jak tam sytuacja się będzie rozgrywać jakby, bo oni pewnie będą chcieli to przeszukać, pytanie. Nie, zazwyczaj się nie przeszukuje. Nie? Przeszukać nie, no wiesz. Przeszukuje się tylko, jeśli zwrócą na kogoś uwagę. Okej, no w sumie rzeczywiście. No to ja bym chciał zwrócić uwagę, bo nie wiem, czy wtedy jakby... No nie, każdy w swoim przedziale nie jest, ale gdzieś tam jak będę chodził w międzyczasie... Kto tam mieszka? Tak. Dobrze. O to mi chodzi. Wasza trójka siedzi i kończycie, sądzę, kolację, ciesząc się, że się najedliście w przeciwieństwie do niektórych, ale cóż, niektórzy pracują, ktoś inni jedzą. Ktoś pracuje, żeby jeść mógł, tak, ktoś. Tak, dokładnie tak. Ja mam pytanie do kelnera, który przyniósł, bo ja najpierw wypiłem whisky, potem dopiero zamówiłem jedzenie. Już taki nasycony, najedzony, napojony, pytam kelnera, ale to jest groźba w moich słowach. Mój drogi... Tak, drogi panie? To była karafka na tym stole, jak przyszliśmy. Karafka? Z wodą, no, stoi. Ty ją przyniosłeś? Nie, ale panowie zamawiali? No nie. O Jezu, przepraszam bardzo, to nie powinno się tutaj znaleźć. Może się nie podajemy nigdy wody w karafce. Oczywiście, wyjąłeś, jeśli panowie... mi ten pomysł z ust, Luka. Napij się tego. Słucham? No woda. Śmiało. W czym jest problem? Unikamy podawania wody w karafce, jeśli już to butelkowanej, dlatego że my jesteśmy teraz prawie na Bliskim Wschodzie, we wschodnich rejonach Europy. Woda może być zanieczyszczona, jeśli jest z źródeł poza butelką z Francji na przykład. Więc jeśli panowie chcą, mogę podać butelkę wody albo coś innego do picia, ale przepraszam za tą karafkę. Ktoś musiał może pomylić stoliki albo... nie rozumiem tego, ale tak się już zabieram. Nachylę się do niego. To wiesz się kto? Mogę się tak popytać. Miłe. Oczywiście. Bardzo jeszcze raz przepraszam. Mam nadzieję, że nikt z panów się nie napił. Nie. To fantastycznie. Panowie chcą wodę butelkowaną? Tak. Oczywiście, już służę. I się zapytam. Przewodź już przyszedł? Jeszcze nie. Jeszcze mam może wody? A jeszcze Sylwan, jakbym przypadkiem się do... Albo inaczej. Jakbym się może z tymi, jak ci strażnicy, bo co tureccy strażnicy, co nie? Tak, wchodzą właśnie. Okej, okay, to wiesz co, to ja może bym w sumie im tak rzucił tekst w stylu, że w tym i tym przedziale, widziałem, jak do tego i tego przedziału wchodzi gość z, no co tam powiem, tekst się może być nielegalnego, bo broń można mieć, ale nie jakąś taką chyba. No, ci powiem, że widziałeś, jak ktoś z karabinem wchodził do środka. Myślę, że jakby ktoś coś wywoził ze Stambułu.
na przykład jakąś, nie wiem, sztukę czy coś. Tak, jakąś dziwną porcelanową figurkę. No, no wiesz co, tak, tak bym powiedział, że coś jeszcze trzeba kupić. Wielkości człowieka. No, dobrze. Słyszałeś takie bardzo nieprzyjemną odpowiedź. Tak popatrzyli na ciebie, na zasadzie, że jesteś wspólnikiem. Właśnie, ja go nie znam. Jakby widzisz, że oni nie lubią obcokrajowców, nie? Więc tak popatrzyli na ciebie, wiesz, nieprzyjemnie, ale udali się tam w tamtą stronę. I się spotykacie w piątkę, nie? Wasza trójka, która siedziała przy stole, dowiaduje się o Malonie, kapitanu Malonie, o którym może wszyscy wody? Czytaliście. No właśnie, co się z nią stało? Nic, nalewam mu do szklanki. Ale przecież Sylwan ten kelner chyba odniósł. No kelner odniósł, tak, tak. Się dlatego pytam, co z wodą. Z wazonu napić. Pieprzyć wodę. Z wazonu, co, jakiś gość żyjący 200 lat podróżuje. Ale pociągiem? To jest ważniejsze, co z tą wodą? No, Gusek kwiatek nam. Coś się stało temu kwiatku. Twarda musiała być. Że kamienia miała. Sylwan, czy ja, nie wiem, na podstawie mojej wiedzy szerokiej, że tak to ujmę, mogę stwierdzić, czy to kwas jakiś mógł być, czy coś takiego? Właśnie, czy zapach jest jakiś specyficzny? A masz jakieś umiejętności? Nie, ale wykształcenie dosyć duże. No to trudne wykształcenie, bym cię poprosił. Dobrze. Ale ja z wykształcenia może też jestem koksem. Nie? A niestety... Jestem bardzo inteligentnym człowiekiem. Nie. A ja na przykład bym powąchał? Ja się skuszę. Też wykształcenie mam... to możecie rzucać? Ja chcę. Trudne wykształcenie, tak? No nie, zupełnie nie. Wyszło. Myślisz, trudny. Myślisz ekstremalny. Myślisz, no. Nawet, że to jest... Ty to akurat, wiesz... Ktoś miał, czyli komu wyszło? Ekstremalny. No tak. Kurczę, jesteś mafiozą. No tak. Wiesz, wiele razy coś takiego To samo. Kwiaty zawsze żółkły tak samo. Tak. Czy Sycylia, czy Wenecja, czy Turcja, słuchaj. To nie jest, wiesz, trucizna, która zabije. To się nazywa antymon. Okay. To jest dość łagodna trucizna, ale złośliwa, szczególnie jak chce się kogoś pokonać w spektakularny sposób, bo ta trucizna powoduje wymioty, mdłości, tak, skurcze mięśni. Po godzinie jest może być jeszcze gorzej, ale jakby nie zabije to raczej tak na miejscu. Ale u ziemi w przedziale na przykład może, no i poniżej trochę. Antymon to jest pierwiastek w ogóle, to jest proszkowana, tak, no, proszkowana ruda pierwiastka. Nie dość, że jak ci powiedział, to teraz wiesz, jeszcze bym się zesrał, jak on to wypił. Myślę, że to tego delikwenta. Wcale bym się nie zdziwił, miał takie rzeczy w tych saszetkach. Drodzy panowie, miał, podchodzi kelner, najmocniej, no jakieś trucizny miał, no, ale już okay, co jest, jak wiadomo, wygląda antymon w proszku. Za co nas chce pan przepraszać jeszcze? Słucham? Co on tam dokładnie jeszcze miał? Bo jaką broń miał? Najróżniejszą, pistolety, noże, garoty, wow. Nie, wszystko. Przepraszam panów, ustaliłem, doszło do... Trudno, może ktoś po prostu jakiś chciał, no, niewybredny żart panom zrobić, do tego, że ustaliłem z całym personelem, przepraszam, restauracyjnym i nikt z kelnerów ani kucharzy nie kładł tej karafki, więc nie spodziewałem się w trakcie przygotowania ktoś inny po prostu musiał ją jakoś podrzucić. To był? Właśnie, może nic się nie stało, to naprawdę nie problem, no chcieliśmy po prostu... Poczekaj, Leonard, może ktoś z gości widział, kto to był? No, są państwo zobowiązani się tego dowiedzieć. No właśnie, jak to nic się nie stało? Mogło się stać. Może ktoś z nas jest uczulony. Widział pan te kwiatki? Na przykład. Na wodę? Widział albo pan te kwiatki? Umarłby ktoś. Czy na truciznę? W sumie tak. Proszę zadbać o to, to znaczy, żeby się dowiedzieć, mogę, kto to był. Mogę spokojnie, mogę panom odpowiedzieć na to pytanie, dlatego że ponoć w trakcie tutaj przechodzili tylko dwie osoby poza obsługą restauracyjną. Jest to pan konduktor Emil Sukar. Myślałem. Oraz... Podejrzewałem go od samego początku. Oraz dziennikarz z Ameryki, pan Jack Gatling. No znam człowieka. Tak. Ale nie sądzę, że ci panowie to zrobili. Może ktoś chyłkiem podrzucił tam jakiegoś dziwnego żartu. Nie, no oczywiście ich nie podejrzewałem, nic takiego. Zaraz, ale jak Sukar mógł to zrobić, skoro chodził? Nie, no nikogo nie podejrzewamy. Po prostu gdyby pan mógł też wymienić ten wcześniej cholerny kwiatek stąd. Tak, tak, oczywiście. Wcześniej się ten dzbanek pojawił niż my. Jakby, bardzo przepraszam. Ciebie też nie było przez cały czas. Postaramy, żeby nigdy więcej się coś podobnego nie zdarzyło. Postaracie się? No, zrobimy wszystko co w naszej mocy i się to nie stanie. A tymczasem... Nie będą nas lubili. Orient Expressie. A jak tu lubić? Będziemy jak bardzo, już on odejdzie, żeby bardzo, jeszcze go bardziej nie poniżać tego chłopaka. Bardzo... Jak tu lubić Orient Express? Albo ci tory wysadzą, obsługi, albo nie? Się pociągi kurwa zderzą, albo ci ukradną walizki, albo odczepią wagon.
No w sumie to wszystko się wydarzyło. Chciałbym kiedyś odbyć ten podróż na spokojnie. Jak dożyjesz? Czy to była groźba? Trochę optymistycznego myślenia. Dobra, panowie, bo czas nagli, a my jesteśmy umówieni. Dokładnie. Tak? Tak. No u mnie w przedziale. A właśnie, kto jest z was tym dziennikarzem mieszka? Ja. No uważaj na niego chociaż. Mistrzu gry, ja... Zamierzam to, wszystko, co tutaj ludzie rozmawiają, nie? W tej salonce. Ja bym chciał spróbować wychwycić nazwiska może tego dżentelmena z wydatnym wąsem. No bo pewnie tego grubego jegomościa nie za bardzo nie, się on z nikim absolutnie. A on siedzi z kimś przy stoliku? Czy? Nie, siedzi sam. Więc... Jak my wstajemy, to jeszcze będę chciał zobaczyć, czy zwracamy tym naszym wyjściem kogoś uwagę, może ktoś patrzy, gdzie idziemy. W tym momencie nie, natomiast mężczyzna... Obserwuj. Natomiast mężczyzna, który jakby ciebie zainteresował, to jest ten z wąsami, tak. To jest... Sir Robert Harrow. Sir Robert Harrow tak się nazywa. Okej. Jakie historie opowiadał? Takie wiesz, w sensie wojskowe, polowania na wiesz, jakie słonie w Afryce zabił, okay. Nie, i tak dalej. Jak zasiadał też w parlamencie, więc takie wiesz, fajne, gorące opowiastki z życia politycznego, ale wszystko go tak sprawia w takim świetle, że on jest taki porządny, dobry, ale bardzo zdolny. To są opowieści takie typu Münchhausen, kurczę. To są takie opowieści, że zauważacie, że za każdym razem, jak jego wzrok zatrzymuje się na jakiejś kobiecie, to ten wzrok zatrzymuje się dość długo na tej kobiecie. Okay. Macie wrażenie, że z takim tanim podrywaczem po prostu. Okay. Kobiety raczej na niego nie patrzą z takim oddaniem, jak on na nie patrzy, kiedy opowiada. Miał takie wąsy to. Bo raczej kobiety patrzą na mnie, bo ja w ogóle nie mam problemu z tym, żeby wszyscy skupiali swoją uwagę na mnie. Tak, jedna kobieta widzisz, że szczególnie zwróciła na ciebie uwagę. Właśnie wchodzi do przydziału, znaczy w sensie do tego wagonu restauracyjnego. A to jest to samo, co wcześniej. I nie, i to nie jest to samo, co była wcześniej, dlatego, że jest to kobieta, która jest bardzo elegancko ubrana, ma sznur pereł na szyi. Wy jej nie znacie, ale ona weszła chyba z mężem. Mąż jest albo ojcem, bo ten mąż jest dość dużo starszy od niej. Ona ma tak 30 parę lat, mąż tak już jest bardziej pod 60. To nie są ci dwaj? Mówi do męża. I mąż tej kobiety, który jest już znany tym dwóm z waszego towarzystwa. Henri Mathieu, hrabia de Bressy. Luca, Edward. On podczas Wielkiej Wojny miał duże wpływy w rządzie. Był jednym z tych mężczyzn, z tych ludzi, którzy bardzo dużo robili, żeby wasz biznes nie dostał kontraktów na dostawę broni, bo uważał, że jesteście lewymi oszustami, którzy są diabła warci i którzy są jak. I którzy zrobią same problemy. I miał na tyle duże wpływy, że wy zrobiliście przepiękną kampanię kompromitowania go, wybijania mu szyb w domu, zastraszania go i tak dalej. On teraz wyprostowuje się. Nie ma co zwracać na takie uwagi na takie śmiecie. Dzień dobry, panie hrabio. Emanuel. Chodź. Jakby bierze tą żonę, tak mocniej ciągnie i przechodzi obok was. Ja mam z kolei inną strategię niż Luka, bo oblukuję, taksuję wzrokiem jego żonę, jeszcze tak poprawiam te moje binokle, żeby nie było widać tych kosmicznych oczu. Uśmiecham się perliście w jej stronę i poprawiam jeszcze... To też mam cylinder oczywiście, bo ja się przygotowałem do tej podróży. Nie dość, że mam ten wężowy garnitur, no to wyglądam jak milion australijskich albo 10 milionów australijskich dolarów. Mhm. Rzuć na spostrzegawczość. Totalny niesukces. 91. 91. To zauważyli, tak? Czy ja też jakby wybronię tą spostrzegawczość? Możesz. Sukces. Sukces. Więc ty zauważyłeś jakby... Trzy jakby linie spojrzeń. Pierwsza linia spojrzenia Edwarda na Emanuel, czyli hrabinę, żonę tego hrabiego. Ona absolutnie nie spojrzała na Edwarda, tylko ona spojrzała na innego, dość młodego i przystojnego mężczyznę, który też właśnie wchodzi
do wagonu restauracyjnego, a on spojrzał na nią. Jest troszeczkę młodszy od jej męża i bardzo dobrze oczywiście ubrany. Gdzieś tak o troszeczkę, troszeczkę. Troszeczkę lepiej wygląda. Wygląda przy nim jak 10 groszy po prostu. No. Ale bardzo zrobili to no tak dyskretnie, na tyle, że tylko ty to zobaczyłeś. Okay. Ale to jakby odwzajemnione spojrzenie coś już mówiło. I w tym momencie zgasły światła w pociągu. No kurwa, oczywiście, że tak. Ale jest dzień. Nie, już jest ciemno. No już jest wieczór i zima w dodatku. A jestem przygotowany. Pociąg jedzie dalej. Jest ciemno. Takie... Usłyszeliście nagle taki zduszony krzyk różnych ludzi, taki trochę przestraszonych, i pociąg jedzie dalej, jest ciemno. Wiesz co, ja próbuję iść do przedziału tam, gdzie mieliśmy się spotkać z tym, no przedziału Fiebiego. Jest tak ciemno, wiesz co? Że nawet macie wrażenie, jakby księżyc zgasł. Patrzycie w miejscu, gdzie przed chwilą chyba był księżyc, może ktoś z was rzucił spojrzeniem przez okno. Wiesz co, ja i księżyc jest ciemny, widzicie taką... czarny okrąg, tylko lekko się odbijający. Ja odruchowo się, wiesz, jakby trochę pod ścianę przesuwam, czy wiesz, tam przedziału i od razu się skupiam, wiesz, na słuchu. Jeżeli wzrok zawodzi, to wiesz, ja w ciemnościach się dobrze czuję. To rzuć na nasłuchiwanie. Ja wyciągam zapalniczkę. Pewnie będzie jakaś świeczka na stole. Ja ją po prostu odpalam. Ja mam latarkę, więc... Ja nawet zapalniczkę. Płomień i płomień jest czarny. O, nic się nie świeci. Udało się. Udało się. Słyszysz z podziemi takie bum, 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 bum. Skąd? Z podziemi. Spod jakby kół pociągu. Takie bum, bum. Tak jakby gdzieś w odmętach piekła ktoś przebijał ściany. A to nie jest bęben, tylko walenie jakieś, tak? To tylko Fieri słyszy. Tak jakby trochę, nie wiem, takie bicie serca też. To jakby ziemia miała serce, które by oddychało. Jest po prostu jakby spokojnie, niech się nie rusza, momencik, może jest jakiś problem z prądem, za chwilę zobaczymy. Jakby pociąg cały czas jedzie. Bardzo trafna diagnoza w ogóle. Wy stoicie, jest ciemno. Czy ta scenaria mi się z czymś kojarzy, jakby ten zgaśnięty księżyc, z katastrofą, która miała miejsce parę dni temu. Nie, sprawdzaliście na pewno kalendarz i tak dalej, nikt nie mówił o żadnym jakimś zaśmieniu, jakimś dziwnym. Ale może z tej wiedzy, z tej mitycznej wiedzy. No wie, ale jesteśmy mieli jednak w pewnym momencie, była nam wtłaczana. Jak potężne to musi być, żeby właśnie tak zadziałało. Tak. Mity Cthulhu w takim razie. No, o to mi doskonale. Akurat jestem super koksem w mitach Cthulhu. Czy to, że ja coś Edward usłyszałem, daje mi jakąś kość premium? Może być kość premium. 10. Jak jesteście rozeznani, moi drodzy? 10, proszę pana. Ja mam mitów Cthulhu 33. Jak śmiesz mieć tyle mitów Cthulhu i mieć tyle punktów szczęścia jeszcze? A mnie nie wyszło. Niewiele, ale nie wyszło. No przecież czarnoksiężnik. Czarnoksiężnik. Bez zaklęć. Wąż. Bo mi nikt nie chciał książki pożyczyć. Znałeś ją przede mną. Tak, właśnie. Znałeś ją przede mną. Co znałem? Książkę. Tylko pobieżnie. Słuchajcie, czytaliście może o czymś takim. Czytaliście może o tym, że jacyś szaleni, nawiedzeni wieszczowie, astrologowie, magowie przepowiadają, że kiedyś nadejdzie coś, co będzie nazwane zawaleniem się rzeczywistości. Że różne rzeczywistości, różne wymiary zetkną się ze sobą i przemieszają. Jakby wpadną na siebie w pewnym rozpędzeniu i przebiją się nawzajem. Świat się rozpadnie. Koniunkcja sfer, panowie. Świat się rozpadnie i nie zostanie po nim nawet najmniejsza drobina. Bo te wymiary, które istnieją, krainy snów, wasz świat, jakieś wymiary bogów, Karkosa, to są różne sfery, które do tej pory gdzieś krążyły obok siebie, co najwyżej lekko się przecinając, a teraz zderzą się ze sobą. Jeśli dobrze, oczywiście to. To niedobrze. Dobrze, że o tym nie czytałem, bo bym się zmartwił. Ja rozumiem, żeby to opowiadać. Tak, ja wprowadzam ja was to tylko w szczegóły. Kwituję to tak, że to jest dzień jak co dzień w mojej głowie, to co opisaliście. I siedzę, sączę sobie dalej to whisky, bo nic nie widać, tak? Jest tak super ciemno. Ja że pum! Światła wróciły. Twoja głowa to dziwnie mi jest. Gdzie jest hrabia Emanuela i ten gość? Siedzą, nie? I ten hrabia tak na was spojrzał, tak jakby sądził, że to wasza wina, nie? Widzicie, że zacisnął pięść na nożu. Jego taksuje wzrokiem. Jakim nie? Nożu? No jak jest stół i jesz obiad, to masz taki do masła. No. Ja tak taksuję go wzrokiem i tak wiesz,
sięgam do okienka i otwieram okienko, żeby dać mu taki, wiesz, przekaz podprogowy, żeby miał przeciąg w domu przez jakiś czas. Ja tylko to podbijam, tak znosząc taki gest toastu w jego stronę i tu mam mój oczywiście szpon i tym szponem tak uderzam o szklankę. Sylwan, a jest ktoś, kto wyszedł w tej ciemności, jakoś zniknął z tego wagonu? Ten gruby w okularach. To wiesz co, ja chcę sprawdzić, gruby? Gdzie poszedł w okularach. A on jest, czy on jest tylko gruby, czy jest też na przykład wysoki? Nie, raczej jest dość niski. Ten, który się tak starał nie zwracać na siebie. Nie, bo myślałem, że to może być, wiesz, pociąg ktoś, się zatrzymuje. Idę tam, gdzie mógł pójść. Pociąg się zatrzymuje kolejny raz. Teraz już przekroczyliście granicę turecką i to jest pierwsza stacja w Bułgarii. I widzicie bułgarskich policjantów, którzy się szykują, a ten mężczyzna, widzisz, skrada się do wyjścia i chyba chce wybiec z pociągu jak najszybciej. Ten gruby? Łapko. Tak. No. To wiesz co? To chcę go tak złapać za łamy i zapytać, a gdzie pan się wybiera? No to rzuć na skradanie się. Dobra, yes. Czyli ukrywanie. Tak. 64? Weszło chyba. Tak, weszło. On tak cały zesztywniał. No. I masz wrażenie, że jego dłoń przesuwa się pod marynarkę, żeby wyciągnąć stamtąd jakąś broń. To wiesz co? Spokojnie, chciałem tylko zobaczyć, jaka to jest stacja, wie pan może? I mówi z takim szwargoczeniem, jest kimś z Bałkanów. Okej, to wiesz co? Ja chcę drugą ręką, w sensie jedną mam na ramieniu, drugą chcę tak żelaźnie chwycić tę rękę, która się... Przeciwstawny test siły. Przesuwa do broni. Dobra. Ciekawie będzie. Jaki? On ma zwykły sukces. Ja musisz mieć większy. To wiesz co, 6 punktami szczęścia obniżę i mam. A czy przy remisach gracz nie wygrywa? To nie chodzi o to, czy grać, czy nie, tylko że tylko... on chce go powstrzymać. Tak, no. On musi mieć zwycięstwo nad nim, a jemu wystarczy remis. Nie? No. Więc... no to obniżam i mam. Jakby słyszysz jakieś kotłowanie tam dalej, ktoś krzyki, tureccy policjanci. I jakby masz wrażenie, słyszysz jakby... On może znać turecki, czy... Ucieka przed Turkami. No na pewno. Masz... Pewnie on jakby spojrzał tam i jakby łączą ci się kropki, że to on jest może mieszkańcem tego przedziału, który ty podrzuciłeś. Podrzuciłem? Znaczy podrzuciłeś powiedziałeś, że przewożą rzeczy jakieś, nie? 16. No to wiesz co, do tych trzymając go żelaźnie za tę rękę, mówię do Turków po turecku, w sensie do tych policjantów, panowie, ten gość chciał uciec przed chwilą. Nie. On się uśmiecha i mówi po turecku. Nie chciałem uciec, coś się stało, jakby policjanci tam jakby odbierają coś, do niego krzyczą, nie, jakby o tej broni i tak dalej, co to jest, on coś się próbuje tłumaczyć, ale jakby ta sytuacja już, oni wychodzą na zewnątrz, nie, wyciągają go z pociągu, pojawia się szef pociągu, który Sukart. Jakby od razu, nie, Sukart jest konduktorem tylko, a jakiś, to jest taki co? Szef detrem, ja tak kalkuluję, czy jakbym się dopytywał, to by, nie wiem, spojrzeli na mnie jak rzeczywiście na wspólnika, czy? Na pewno wiesz, że oni są tak zburzeni, że teraz jakby nie jesteś nikim z organów ścigania, ani nic takiego, więc angażowanie się w tę sytuację będzie ryzykowne. Dobra. Bo mogą się zastanowić, a po co on znowu wtyka nos w tę sprawę. Wiesz co, to ja po prostu będę patrzył, słuchał, może coś zauważę, może jakby coś usłyszę, także będę gdzieś tam stał i nasłuchiwał tego, co się dzieje. Mhm. Powiem ci, Luka, że czuję się bardzo nieswojo, kiedy to nie my jesteśmy ścigani przez komisję. Strasznie dziwne, nie? Kurczę. Panowie, tak chciał zauważyć jeszcze jedną rzecz, bo skoro ten pociąg znajduje się gdzieś na styku różnych rzeczywistości, to obawiam się, że nasi starzy przyjaciele, którzy byli zamknięci w krainach snów, to lepiej się tam przygotuj, żeby ich wypędzić znowu. To nie jest takie proste. Ta sytuacja działa tylko na proste umysły. Ta sytuacja trochę trwa, gdzieś pół godziny i w końcu widzicie, że tureccy policjanci razem z kierownikiem ustalili, że ten gruby mężczyzna w okularach nie będzie wsiadał znowu do pociągu, że muszą ustalić tę sprawę. Zresztą no, szef w pociągu też nie za bardzo chce mieć na swoim pokładzie kogoś, kto przewozi takie rzeczy. Wymieniają się, Turcy wychodzą, wchodzą bułgarscy pogranicznicy.
którzy będą dalej sprawdzać wasze dokumenty. Oczywiście cały czas to konduktorzy mają wasze paszporty, więc no tak, a zasłyszałem na przykład o co z nim chodziło? No i się próbował tłumaczyć, że to po prostu jakby jest handlarzem bronią i tak dalej, że to jest na cele charytatywne. Wiesz co, ja korzystając z jakby trochę tego zamieszania, prawda? Tak. Podchodzę do Monsieur Sukarda i pytam, Monsieur, jeśli dobrze rozumiem, to przedział 16 się zwolnił, prawda? Czy byłaby możliwość przeniesienia któregoś z moich towarzyszy do wolnego przedziału w tej chwili? No tak, sytuacja jest dość nietypowa, ale no nie widzę żadnych przeciwwskazań. Wspaniale, wiesz, daję mu jakiś napiwek, prawda? Dziękuję bardzo. I ten, a kto chciałby z panów się tam przenieść? No my jesteśmy razem. No wy jesteście razem, no to myślę, nie wiem, patrzę, mam wrażenie, że lepiej będzie jego odizolować od sąsiedztwa. Tu się mylisz. Myślę, że Monsieur Cage mógłby być zainteresowany przedziałem, w którym będzie się czuł swobodniej, a myślę, że jego współlokatorzy, puszczam tak konfidencjonalnie oko do niego, myślę, że współlokator też będzie się czuł bardziej komfortowo. No tak, zdążyłem się już przekonać, że pan Cage nie lubi towarzystwa, oczywiście. Tak. Bzdura. On ją uwielbia. Dobrze. Czy panowie życzą sobie, żeby już nakryć posłania do snu? No, w sumie tak. No. Poradzę sobie bez problemu. Naprawdę? Tak, myślę. Mam dwie ręce. Mam dwie ręce. No, on też ma dwie ręce. Ja sobie życzę. Ale panowie, jeszcze mamy kogoś do odwiedzenia, także chodźmy. No tak. Ja właśnie między innymi dlatego wolę sobie sam poradzić, bo mamy tutaj jakby rozmowę. Zgadza się. A, no to idziemy do przedziału Renarda. Przedziału Renarda. I widzicie, że tam ten mężczyzna, kapitan Malon, jak się przedstawił, chodzi i tak od kątu do kątu, od ściany do ściany. Och, jakże dobrze panów ujrzeć na własne oczy. Było niepokojące. Przejdę na francuski. Mhm. Myślę, że to będzie bardziej komfortowe. Słyszę, że tam taki śmieszny francuski, nie? Jakbyś jakim był. No wiesz. Znaczy on mówi do was po francusku, sądzę. Po angielsku. Więc ci, którzy nie znają francuskiego, muszą być jakby tłumaczeni przez niego. Angielskim się posługuje takim mocno łamanym, ale. No tak, ale bardziej z nim byś po angielsku nie gadał. Nie, z nim to będę po francusku. No, on tylko po francusku mówi, jakby no słychać, że nie jest z tej epoki, nie? No cóż, 8%. Co drugi słowo. Panowie, zdrowie dopisuje, bo widzę, że wasza kondycja pozostawia nieco do życzenia. Bywało lepiej, ale radzimy sobie. Ja tak patrzę na to, wiesz, jakby odruchowo się dotykam po tych świeżych ranach takich, no, które mam gdzieś tam na twarzy. Nadal jestem, kurczę, przystojniejszy od was, mimo że... No i nie śmierdzisz. Tak, ale dobrze, że nie wypiliśmy wody, bo mógłbyś się jeszcze zesrać. To poczekajcie, posłuchajmy, co pan kapitan ma nam do powiedzenia. Ale chciałem tylko do Thierry'ego. Zapytaj się, może coś ma na te nasze dolegliwości? Może Prometeusz już pomyślał o tym na przykład. No to dlatego spłuchamy, panie kapitanie. Obawiam się, że pomoc mości Prometeusza jest nieco innej prowinencji, że tak to ujmę, gdyż bardziej pomyślał o kwestiach ofensywnych, aniżeli defensywnych. Słuchamy. I to mi się podoba. Przede wszystkim jest moja skromna osoba, jako wiernego żołnierza jego we Francji już nie ma monarchii? Może jego troszkę się przetargowało. Jego prometejskiej mości. Tak. Spadła im głowa. W każdym razie dalej się poczytuję za żołnierza pułku Garde Française. Patriota zostaje patriotą. Myślę. Nie przedłużając jednak moich mowy. Ale muszkietem będzie tutaj trochę ciężko się posługiwać. Możliwe, jednakowoż nie dysponowałem żadną inną bronią. A on tak sięga do wewnętrznej kieszeni, wyjmuje stamtąd 5 takich ampułek, w których macie wrażenie. Nie, to wygląda trochę tak, jakby w środku był taki niebieski dym. Niebieski dym, nie? I on mówi. Wsparcie ofensywne, mości panowie, polega na tym, że potrzebujecie wsparcia w sile ludzi. Pociąg może nie jest najlepszym miejscem do tego, by paradowało po nim wielu, nietypowych jegomościów. Natomiast w tych ampułkach znajdują się moi towarzysze. I jeśli panowie chcieliby
wsparcia ofensywnego, to wystarczy je tylko otworzyć, by liczyć na pomoc przybyszów z krain snów, którzy dawno temu odeszli, ale w swoim życiu związani byli losem z losem symulakrum. I mamy tutaj dwóch moich żołnierzy, mojego sierżanta niezastąpionego Dupuis, młodego Christopha Pressiego. Mamy również dwóch rycerzy z czwartej krucjaty, mości Andres Troye i Martinusa del Isle, i jednego tylnego legionistę rzymskiego imieniem Damanajas. Same kozaki. Jakby... No nie wiem, wszyscy zginęli, rozumiem, na pewnym etapie, więc... Myślę, że każdego z nas to czeka. Nie chcę zabrzmieć morowo, ale panów zapewne też śmierć czeka za jakiś Memento czas. Memento mori, jak to czasami piszą. Miejmy nadzieję, że ze starości. Albo Carpe Diem. Mości Prometeusz sprawił, że możemy na tą jedną ostatnią walkę powrócić z krain snów, by... Co, wystarczy ją stłuc? Otworzyć może. No to od razu tłuc. Stłuc też można, ale wtedy nie będzie można z powrotem tego odwrócić. A da się to odwrócić? Oni tak wracają. Czy oni są wielorazowi? To znaczy nasz udział w całej tej awanturze jest ograniczony czasowo, jednakowoż możemy parę razy wyjść i wejść. To znaczy moi jak towarzysze. Jak dżiny. Słucham? Jak dżiny. To, nie wiem, o czym pan mówi. Takie pociera pan lampę i wychodzi dżin. I tak wszystko kończy się tu i teraz, w sensie w Paryżu. Nie będzie już pociągu. Wcześniej. Pociągu, ale właśnie w Paryżu robimy rytuał. Przy odrobinie szczęścia zobaczy pan, jak wygląda Paryż trochę po pańskiej epoce. A jaki zamysł ma Prometeusz na to wszystko? No cóż, Prometeusz oczywiście chciałby, żeby panowie dalej realizowali misję, którą był łaskaw panom... Czy to jest mój przedział? Tak. Jak wam mi się podoba. Który był łaskaw panów poprosić o to, czyli zniszczyć symulakrum. To znaczy, co, ja z nim dzielę łóżka, przepraszam, bo to jest ważne. Nie. Jedną pościel dzielicie. Takie. Masz drugie takie, tylko się nie zmieściło na tym fotelu. Tak, będę siedział i patrzył, jak śpię. Jednakowoż zdany jest w tym na mości panów rozwagę i zdolności bojowe i nie tylko. Daj tych bojowe rycerzy. To trochę na wyrost, także mnie się takie wsparcie bardzo przyda. Bardzo szybko biegasz. Którzy to ci rycerze? No wskazuję ci. Biorę. Czy to jest podpisane właśnie? Nie, obawiam się, że nie, ale może mam powiedzieć. Dobrze, to sobie gdzieś tam chowam. A ci... Życie proszę na kondycję. Wszyscy znowu? Wszyscy, tak. Nie. Kiedy Mechmed się zjesz rano? Właśnie. Trudne. Po prostu. U mnie kiepsko, 97. No ja zrobiłeś taką reakcję, jakbyś miał 0,1, co? Kurwa. Ja niestety nie. No co się dzieje z Sylfem? Miałam jeszcze nie. Okej, czyli... Trudny sukces. Trudny sukces, ty fail. Dobrze, czyli Luka, Manli i Fieri, rzućcie K20. 18. Panowie, wyglądacie morowo. 13. Może powinniście się czegoś napić. 6. I umyć, bo... I umrzeć. Coś zaczyna... 6. Wiesz co, ty Mandy czujesz taki ból w różnych miejscach, tak przebiegając liniowo po całej twojej skórze, lekko drżą ci ręce, nogi i tak dalej, i widzicie, jak żyły Mandy'ego lekko się wybrzuszają, całe się takie wręcz tak wypinają, jakby miały pęknąć, jakby wszystkie żyły, które masz, miały ci w pewnym momencie pęknąć, i po prostu czujesz, jak ta krew jakby tam tak mocno pulsuje, jakby kilkukrotnie przyspieszyła. Nigdy nie czułeś pulsowania krwi w swoim ciele, a teraz czujesz, jakby po prostu pociągi jeździły ci po żyłach. A ty, Fieri, jak miałeś? 13. 13. Dostrzegasz coś takiego, że w niektórych miejscach, tych takich bardziej unerwionych, jakbyś tak inaczej wszystko czuł, jeśli chodzi o zmysł dotyku. Jakbyś tak bardziej... Przeczulony taki? Trochę taki przeczulony i masz wrażenie, jakby wszystko było takie jakieś twardsze w pewien sposób. Tak jakbyś miał sam bardzo delikatne, bardzo takie jak, nie wiem, jak dziecko, jak małe zwierzę. Wiesz co, nakładam te moje delikatne takie rękawiczki, żeby sobie to trochę osłonić. One co prawda, wiesz, jakby też pewnie będą trochę to podrażniały, ale będę się czuł spokojniej, jakby wiesz. A ty, Luka, patrzysz na swoją dłoń. To wygląda trochę tak, jakby do tego momentu przestała ci pulsować krew i cała twoja dłoń stała się po prostu taką tkanką martwiczą. Wow. To ja tak super.
patrzę na nich. Masz po prostu taką całą sino-czarną dłoń. Okej, ale czuję ją? Bardzo słabo. I pytam kapitana, a Prometeusz mówi, co zrobić, co zrobić z tym? Obawiam się, drodzy panowie, iż remedium na te kłopoty jest jedynie zniszczenie podłego symulakrum. Doskonale. Chyba żart. Mam czarną dłoń. Naprawię ci to. Jak? Na razie założę czarną rękawiczkę na nią. Jak przejmę władzę nad symulakrum, to naprawię was wszystkich. A, cóż pan raczy mówić, to jest chyba żart. Niech pan spojrzy na mnie. Czy ja wyglądam tak jak oni? I skończysz jak makwiat. No nie wiem, to ten garnitur. Albo fenalik. Mospanie, tutaj sprawa nie opiera się jedynie o cały ten wpływ symulakrum, ale także o niespotykane zagrożenie, jakie niesie dla całego rodzaju ludzkiego. Proszę się nie martwić. Prometeusz nie powiedział, że trzeba je koniecznie zniszczyć. Powiedział. Tak, nie tak. Powiedział. No jak wręcz przeciwnie. Zniszczyć i przenieść moc symulakrum do okularów. To. Czyli zniszczyć. No, ale samo symulakrum zniszczyć. Przenieść moc, powiedział. Ale zniszczyć symulakrum. Zniszczyć symulakrum i przenieść. Na uszy ci się rzuciło. Semantyka to jest tylko. Semantyka. Ty jesteś semantyczny. Dobrze, możemy zniszczyć symulakrum, przenieść moc do czegoś innego. Jeden pies dla mnie. Po prostu Messie Hall chce przyspieszyć ten proces. Dobra. I pominąć proces niszczenia. Dobra, co wiemy jeszcze? Dowiedzieliście się czegoś? Co z tym zabójcą? No, poszedł. Wysiadł. Jak to wysiadł? No, został wyprowadzony. No, przy pomocy tureckiej policji. Okay, dobra. No dobrze, teraz jego przedział Edward dostał. Czyli co? Z razem ze sprzętem? Teoretycznie jednego ziomka mamy z głowy. No, ale jeśli pozostała cała kompania, między innymi wasi starsze znajomi. Zarekwirowali pewnie to wszystko. No raczej tak, raczej wynieśli w ogóle z pociągu, nie? Tak. Zresztą skoro ma tam być Messie, to posprzątali, Edward, no, tak. To by się przydało, wiesz, budżety. Dobra, a jakby co, Paweł, ty możesz wyciąć coś? Mogę robić pauzę. Okej, okay, bo ogólnie jakbyśmy tak jeszcze 10 minut, bo to wracając. On jakby jest już teraz, już robi się noc tak naprawdę, już jedziecie trochę tym pociągiem. Wiecie, że ten czas cały czas wam się kurczy. Czujecie też niesamowite zmęczenie, bo oprócz tego, że jesteście pobudzeni adrenaliną i tak dalej, to jednak... W międzyczasie coś zjadłem jednak. Tak, jesteście wyczerpani. Jaki macie pomysł na tę noc, która nadchodzi? No to jest bardzo dobre pytanie. Jak tam nikt jeszcze nie zadał. Z listy pasażerów. Wiesz co, no jedynym co tak naprawdę rzuciło mi się w oczy, co miało nietypowe jakby te elementy, no to był ten 16, prawda? Mhm. Ale czy był na przykład wśród tych przedziałów, do których zaglądałem razem z Sukardem, przedział, w którym, bo tutaj były rzeczy pewne, a czy był przedział, w którym nie było pewnych rzeczy, na zasadzie takiej, że wiesz, no ludzie jak podróżują, to zazwyczaj biorą ze sobą pewien rodzaj bagażu, są przygotowani na taką dłuższą podróż i tak dalej. Chyba że pewnych rzeczy na przykład nie potrzebują, że podróżują z innym nastawieniem, wiesz, i jakieś takie, wiesz, zwracam uwagę na takie... No, no mogą być powody różne, dlaczego ktoś ma jakoś zauważalnie mniej bagaży, tak, i sądzę, wiesz, że zauważyłeś, też to jest jedynka, pojedynczy przedział i jakby tam jest mniej rzeczy i wydaje ci się, że raczej to były rzeczy kobiece tam. Okej, okay. Dobra. Wiesz co, pójdę do przedziału konduktorskiego, pod pretekstem tego, że chciałbym poprosić o dodatkowy koc, ponieważ jakby noce są zimne, bo to styczeń, prawda, i przydałoby się tutaj jakby, a ja jestem przyzwyczajony jednak do trochę innego klimatu. I w momencie, kiedy tam będę, zakładam, że tam może gdzieś po prostu być wywieszona lista pasażerów, wiesz, na zasadzie takiej, że oni muszą wiedzieć, kto gdzie jest, spróbuję podejrzeć po prostu, kto w tym przedziale. Elena Konstanca. Konstanca, coś mi to mówi? Nie. Okej. Okay. No ale zapamiętuję sobie w każdym razie. Ale dziubnij tą listę całą. Nie no, całej nie dziubnę raczej. Chociaż kurczę, gdyby się udało dziubnąć. Znaczy to by na pewno zobaczyli, że jej nie ma, więc to mogłoby jakieś tam... No ale żebyś chociaż zobaczył, kto, nie wiem, jedzie z Konstantynopola do Paryża. Słuchaj, ile się da, tyle postaram się zapamiętać z niej po prostu, wiesz. Oprócz naszych nazwisk, oczywiście. Ale to na pewno. To jest dobra, jakby rzecz, na którą pierwszą zwracam uwagę. Dobrze. No to wiesz, jakby jeśli się pojawią później jakieś informacje, będziesz mógł je potwierdzić w taki czy inny sposób. No na pewno nie ma kogoś, kto by jakoś teraz przykuł twoją uwagę, albo był jakiś podejrzany od razu po samym nazwisku, czy coś takiego. Nie, ale wiesz, ale może nazwisko właśnie, które gdzieś nam się przewinęło w międzyczasie. Takich nazwisk nie ma właśnie. Okay.
No oprócz właśnie hrabiego de Bressy, ale to już... Jasne. No dobra, ale to mamy tak. Grubasa już nie ma w pociągu. Został nam facet z wąchorem. No. I był ktoś jeszcze taki specyficzny. Fezem? Fez. Tak, bo jest też hrabia de Bressy, Emanuela i gość. Kto to jest ten z Fezem? Jest tylko jeden Egipcjanin, czyli on dopłynął do Konstantynopola i no tak naprawdę samo jego imię i nazwisko ci nic nie mówi, no ale jak Egipcjanin nazywa się dość nietypowo i nazywa się Ramachotet. Jak? Ramachotet. Ramachotet. Mm-hmm. Na imię ma Rama, a nie na nazwisko na, Hotep. Nialatotep albo jakoś tak, nie? Rama Hotep. Dziwny Egipcjanin. Dziwny Egipcjanin. Tak. Pójdź do niego i zapytaj, przepraszam, znam pan nie. I wydaje ci się, i tam są tak, tak jakby anotacje, ile tam jest napisane, że on ma wykupioną dodatkową przestrzeń w wagonie bagażowym. Uh-huh. Rama Hotep? Rama Hotep. A czy w wagonie bagażowym jakby, raczej stosunkowo łatwo jest ogarnąć, który bagaż jest czyj. Tak, tylko tam nie można wchodzić tak normalnie. No tak, ale ten konduktor to jest gdzieś tam przed wejściem do tego... Nie, no tam są jakby ludzie, którzy odpowiadają za porządek i bezpieczeństwo. No, tam siedzą tam po prostu. Naprawdę tam ktoś siedzą, jest? No. Ja pamiętam, że ostatnio odłączali w ogóle te wagony i nikt nie zauważył. No, ostatnio odłączali, była też akcja, że ktoś tam ogłuszył tych ludzi, nie, więc tam faktycznie zawsze ktoś... Powiem, też tak, wypadł czasami. Normalnie. Że... Można ale im dać do picia tej bagażowe, wody. Te wagony bagażowe, one mają normalne okna, nie? Znaczy, no nie mają takich dużych okien, tak jak tutaj. Nie, no aż trochę nie, ale takie, że się wśliznąć się da. Ale tam są... Nie, tak jest taki ludzi. Byłoby to, przepchnie tak, byłoby to wymagające. Sylwan, oni są tam w środku. W środku są w wagonie bagażowym? Czy nie, no w środku, w środku. A w środku bagażowym. No jest zima w ogóle, to wiesz, kompletnie wyknięte. Nie, myślałem, że wiesz, że oni pilnują wejścia do wagonu, po prostu siedzą sobie gdzieś tam po prostu, wiesz. No tak, ale siedzą w wagonie, nie? Aha, okej. Okay. Bo tam, wiesz, obok jest już wagon jakiś tam ten restauracyjny, więc jakby takich dwóch dzieci siedziało w wagonie restauracyjnym. Ale chyba, nie? Tak, no, można im przynieść coś do picia. Jeśli, nie, no w sumie chyba nie, bo wy mieliście bardzo mało bagaży, mieliście jakiś jeden bagaż co najwyżej. W zasadzie żadnych rzeczy nie macie, bo wszystkie straciliście, nie? Ja mam pytanie takie techniczne trochę nad stołem, bo Makriat wiezie też simulakrum, dobrze rozumiem, tak, nie? I pytanie, albo na sobie, albo w bagażach. Jeżeli ma je na sobie, to go to dużo kosztuje i wtedy... Czemu? No, tak zakładamy. Tak, bo to nie są tanie rzeczy. I wtedy symulacrum też do nas by jakoś przemawiało, gdybym miał je na sobie. No, no i przemawia. Możliwe. No, i przemawia. Śmierdzę jajem. Więc okay. Mówicie, że to jest przemawianie symulacrum? To jak wyglądacie? No, czy może tak być. Efekt uboczny tego, znaczy nie, no wydaje mi się, że, przedsięwzięcia? Nie, wydaje mi się, że to jest ta klątwa, która na nas wszystkich w tym momencie ciąży. To jest efekt tego, że on w nie wszedł, odprawił rytuał i teraz jakby jest impas. No bo moje pytanie jest byłby takie, głupcem, gdyby je ściągnął, nie? Moje pytanie jest takie, nie, jeśli je ściągnął, to czy on może jakoś manipulować według nas wielkością tego symulacrum, czy też szukamy takich kufrów, jakie my przewoziliśmy? Nie, no, nie myślę, znamy, że nie mamy zwojów synekala, nie wiemy, jak to dokładnie działa. Że... Jeszcze zwoje tu musimy znaleźć. No. Tak, jeszcze zwoje. Myślę, że nie jest w stanie manipulować tym, jak wygląda symulacrum. Mhm. Co ile są przystanki będą? Bo jeżeli symulacrum, jeżeli on nocy, skorzystał z symulacrum i symulacrum mówi, ej, nie będziemy się tak bawić, to znaczy, że on nie ma nad nim władzy. Taki długi odcinek, gdzie się nie będzie zatrzymał. To jest też założenie z dupy, ale... Tak, wiesz co? Po Swilendradzie, bo odjeżdża z niego po czwartej, a dopiero później około 11 już następnego, znaczy tego samego dnia, ale rano dojeżdża do Sofii. Więc przez 6 godzin jedzie bez spacji. Na sobie, albo mocą symulakrum, od czwartej albo do 11. Nie wiem, wydaje mi się, ale że... Ale może to też być w przedziale bagażowym. Jest jakaś ochrona ta uzbrojona w pociągu, czy nie? Nie. To trzeba by sprawdzić. Bylibyśmy teoretycznie w stanie na przykład porwać pociąg. No, wiesz. Porwać pociąg, wajcha do przodu złamać. Nie, wiesz, o co mi chodzi? Bo będzie taki fragment tej drogi, gdzie przez 6 godzin pociąg się nie będzie zatrzymywał. Nie? Mhm. Czyli nikt nie będzie mógł wysiąść. I... Chyba, że w jakiś naturalny sposób. No ale to wtedy będzie musiał odsłonić karty, nie? Ej, dobra. I pytanie, czy to nie jest najlepszy moment, żeby, bo to jest w nocy, czy to nie jest najlepszy moment, żeby przeszukać po prostu wagon po wagonie, przedział po przedziale, żeby zlokalizować po prostu to symulakrum. Dobra, to teraz jeszcze jedna rzecz. Mhm.
Tylko moment, bo mi to uciekło z głowy. No mam ciekawe. A czy może jeszcze jedna uwaga, nie ma uzbrojonej ochrony, ale to Twieri może ci powiedzieć, że w szafkach konduktorskich jest jakaś taka podstawowa broń, jakaś strzelba, pistolet, więc ewentualnie... Zamek zalepić gumą. Ale te szafki jakby są w każdym wagonie? Tak. Dobra. Czyli teoretycznie moglibyśmy na przykład wejść w posiadanie też broni. No ale mamy broń przy sobie. No lepszej broni od nas to nie to mamy za bardzo. Tak. Im więcej moglibyśmy broni, wyposażyć naszego Francuza w normalnego, muszkiet, co on będzie go kurde ładował w ogóle. Ma szablę też. Nie? No zawsze możesz. Wow. I pistolet skałkowy jeszcze. No to poważna sprawa. Zawsze możesz go nauczyć korzystać z nowoczesnej. To tak samo trzeba nacisnąć te. Tu wkładasz, celujesz, tu wylatuje, tak, tam celujesz. Tak samo. Żaden z was nie ma drugiej broni palnej? Była nam potrzebna. No nie, no i ja tobie dawałem jedną swoją jeszcze, nie? No co ty mi dawałeś jedną swoją? Jakąś... Kwistofowi chyba. Nie wiem, no tobie dawałem, żebyś sobie tam zgubił, postrzelał, może... kogoś pewnie zgubiłeś. Jak oni tak sobie dyskutują, to ja się zastanawiam, czy... Bo mnie chodzi o to, czy my szukamy igły w stogusiana, czy możemy to jakoś... systematyzować. Chociaż dookreślić, tak, dokładnie. Więc jak oni sobie tak gadają, kto ma broń, kto ma klamkę, kto nie ma, ja się wyłączam z tej dyskusji, siedzę sobie gdzieś w rogu, zaciągam mój cylinder na czoło i będę chciał kimnąć. Nie, no żartujesz chyba. Na chwilę zasnąć i wyśnić to połączenie z symulakrum. Czy ono tu jest, czy go tu nie ma, żebym widział jakieś takie sploty wiesz, rzeczywistości, bo skoro jesteśmy na przecięciu czegoś, trochę mi chodzi po głowie, że być może jesteśmy na przecięciu jakiegoś więzienia, w którym siedzi Nicolas Cage i bardzo nie chciałbym tam wchodzić. Ale szukam tego połączenia z symulakrum, jeśli to jest możliwe. Dobra, tutaj. To rzuć na śnienie w takim razie. Z kością kremiową, bo masz taką komfortową sytuację. Właśnie, przypomniałem sobie, tak? Żebym nie zapomniał. Tu? Powiedz mi, czy te nasze problemy skórne, tu z jakimś śmierdzeniem i tak dalej, zostały, czy one się... Tak, one zostały, ja rozumiem. Tylko teraz pytanie, czy one się pojawiły w momencie, kiedy my weszliśmy do pociągu, czy w momencie, w którym na przykład, nie wiem, przechodziliśmy koło któregoś konkretnego przedziału? Nie wydaje wam się, żeby wtedy stało się coś charakterystycznego, nie? Okej, okay, dobra. Raczej nie, bo... po prostu czas wam się wydaje, czas. Bo to się co jakiś czas... Dobra. Im dłużej może jesteśmy w pobliżu, tak? Jak kostka reaguje na to, co się dzieje w ogóle? Jaka kostka? Moja. Kostka. Wydaje wam się, że ta złota energia trochę bardziej jaśnieje. No, jakby ją wyjąć, jakby jakoś tak. Ale nie się... na tyle, nie tak jak wtedy w Wenecji, żeby otworzyć portal do Karkosy. Ale tak się zastanawiam, jakby czy ona nas jakoś do tego symulakum doprowadzi, kostka jako kostka. Moi drodzy, wy rozmawiacie dość długo, zastanawiacie się, są też takie chwile ciszy, więc ta rozmowa może tutaj trwa dość krótko, ale w czasie rzeczywistym jest dłużej. Jest już teraz gdzieś praktycznie środek nocy, kiedy zastanawiacie się właśnie, czy porwać, czy nie, gdzie może być symulakrum, co zrobić, jakie podejście i tak dalej. Jest już około godziny trzeciej, kiedy pociąg zatrzymuje się w bułgarskiej miejscowości Svilengrad i w tym momencie Edward otwiera oczy i wiesz tak naprawdę... dwie rzeczy. Wiesz, że symulakrum tutaj jest i nie jest przywdziane przez Mehmeta, a druga rzecz, że jest normalnych rozmiarów na pewno, bo czujesz tą jakby te sploty wokół czegoś, co jest wielkości człowieka. Zbudzisz się z tą świadomością, a my, moi drodzy, bardzo wam dziękujemy za pierwszą część wielkiego finału. Na razie dopiero się rozkręca, chociaż już się trochę rzeczy wydarzyło. No i cóż, zobaczymy, jak będzie dalej. Do zobaczenia. Cześć. Yeah.